Cześć! Czy zastanawiałeś się, jaki jest aktualnie najsilniejszy w grze Pokémon typu walczącego? Typ walczący jest mega przydatnym typem w Pokémon GO, ponieważ zadaje podwójne obrażenia Pokémonom mrocznym, lodowym, normalnym, kamiennym, stalowym. Czyli jak widzicie, przydaje się w bardzo wielu sytuacjach, na przykład na rajdy. Przez długi czas najlepszym Pokémonem walczącym był ten Pokémon, czyli stary, dobry, poczciwy Machamp. Każdy takie ma, był na niego Community Day. Robiło się po 6 najlepiej, żeby fajnie kontrować bossy rajdów. Potem został wyprzedzony przez takiego Pokemona, Conkeldara z 5 generacji. Ale kiedy pojawiły się Pokemony Shadow zadające 20% więcej obrażeń, no to okazało się, że Machamp znowu wrócił do łask. Jeśli mamy takiego Shadow Machampa, to potrafi nieźle łoić. Teraz drugie pytanie. Czy kojarzycie takiego Pokemona jak Terrakion? Wydaje się niepozorny, ja osobiście bardzo mało na niego rajdowałem. Dawno go w ogóle nie było na rajdach, nie? Najwyższa pora, żeby powrócił, zwłaszcza że jak był na rajdach, to był taki średnio ciekawy. Szczerze mówiąc, mi na nim osobiście nie zależało. Można go było zrobić pod typ kamienny. W pewnym momencie dostał też taki moveset, pokażę wam na elitemce. Sacred Sword, czyli swój signature move. Jest to rodzaj ataku, który otrzymuje zazwyczaj legenda, który jest po prostu lepszy. Charakterystyczny atak dla danego Pokemona, ale mimo tego Sacred Sworda niestety Terrakion, no cóż, dalej nie był na liście najlepszych wśród najlepszych, jeśli chodzi o typ walczący, ale około miesiąc temu to się bardzo zmieniło, ponieważ Niantic niespodziewanie, nie dając nam żadnej informacji, dodał do puli ruchów Terrakiona nowy atak Fast, Double Kick. Jak widzicie, ja na swoich Terrakionach, które mam 3, poustawiałem na wszystkich Double Kicka, ponieważ z początku, jak tylko ta informacja gdzieś tam się rozeszła, to zdawało się, że to jest błąd, że Niantic przypadkowo dodał tego Double Kicka do puli movesetów Terrakiona, więc chciałem jak najszybciej sobie zrobić jak najwięcej Terrakionów z Double Kickiem, w razie jakby mieli potem cofnąć taką możliwość. Ale nie, Niantic przy tym został, zostawili to w ten sposób. Wreszcie założenia, chyba że skoro już się stało, to się stało. I w sumie tak też jest okej, ponieważ w tym momencie Terrakion staje się najlepszym, nie mega, Pokemonem walczącym w całej grze. A jak to jest policzone? Zobaczmy, wejdźmy sobie na GoHuba. Najlepsze Pokemony według typu walczącego. No i widzimy, że na pierwszym miejscu jest mega Lopunny z Double Kickiem i Focus Blastem, a na drugim właśnie ten Terrakion, o którym mówię, z Double Kickiem i Sacred Swordem. Także możliwość ustawienia Double Kicka w tym momencie na fast ataku, nawet nie trzeba do tego elitemki, można to zrobić zwykłą TM-ką, sprawia, że mamy najsilniejszego Pokemona walczącego, jest nawet lepszy niż Shadow Machamp, Shadow Hariyama, Lucario, Conkeldar. I to zarówno pod względem DPS-u, tutaj widzicie tabelkę DPS, jak i pod względem wartości totalnej. Więc w tym momencie ten poczek jest i wytrzymały, i zadaje bardzo wysoki DPS. I warto go sobie w tym momencie wymaksować na 50 level. W tym momencie żałuję, że nie rajdowałem go więcej, ale jak tylko pojawi się znowu na rajdach, to na pewno nie popełnię już tego błędu i będę robił te rajdy ostro, żeby wbijać XL-ki i polować na Shiny, bo Shiny też jeszcze niestety nie mam. Natomiast dobrze widzieliście w tej tabelce, że tak naprawdę najlepszym Pokemonem walczącym, biorąc pod uwagę wszystkie Pokemony, jest nie kto inny jak Mega Lopunny. Double Kick, Focus Blast. Tutaj mamy 1963 DPS-u. Łączna wartość prawie 6000, czyli to są dużo wyższe staty niż nawet Terrakion. Także oczywiście zawsze, no prawie zawsze w każdej sytuacji Mega będzie lepszy niż nie Mega. Oczywiście Niantic robi to celowo w taki sposób, żeby najpierw dawać nam te Megasy, które są stosunkowo słabsze od innych potencjalnych Megasów z tego samego typu. Dlatego właśnie jako jednego z pierwszych Megasów dostaliśmy Lopunny, a nie na przykład, nie wiem, Mega Lucario, tak? Albo Mega Mewtwo X, który ma też typ walczący i będzie wymiatał, jeśli chodzi o typ walczący. Także ja osobiście mam taką Mega Lopunny, na 40 level sobie zrobiłem, na 50 nie robię, bo potem wejdzie jakiś lepszy Mega Pokémon typu walczącego i nie będę już jej potrzebował, ale do tej pory można używać. Dobiłem ten trzeci poziom Mega Ewolucji, tutaj wychodzi 3600 CP, ale jeśli chodzi o zadawane obrażenia typu walczącego, no to są to najlepsze obrażenia z wszystkich dostępnych Pokemonów aktualnie w całej grze. Dlatego właśnie Mega Pokemony są tak ważne. Wiadomo, że można mieć tylko jednego aktywnego naraz, także jak chcemy mieć drużynę 6 Pokemonów na rajda, no to jeden z nich będzie tylko niestety Megasem, a pozostałe 5 muszą być czymś innym. Natomiast tego jednego Megasa warto mieć, bo on też boostuje oczywiście ataki naszych sojuszników. Jeśli mają ten sam typ Pokemona, to plus 30% zadawanych obrażeń jest w rajdzie przez wszystkich uczestników rajdu, a jeśli inny typ, no to plus 10%. I z tym movesetem Double Kick, Focus Blast, tutaj jest to najlepszy Pokémon walczący. A propos jeszcze poczków Mega, to zrobimy sobie nowego taga. To jest też taki lifehack, który ostatnio gdzieś widziałem, więc chciałem się też z wami nim podzielić, bo ja będę wprowadzał go teraz do siebie, więc myślę, że wam też się przyda. Zrobię sobie nowy tag, damy go na kolor na przykład żółty i to będą Megasy, z którymi nie mam jeszcze maksymalnego levelu Mega, ponieważ mam taga na Megasy ogółem, ale te, z którymi nie mam jeszcze maksymalnego levelu albo żadnego levelu, to już na przyszłość sobie mogę poustawić na przykład na Garchompa, bo Garchomp jeszcze nie ma Mega, ale będzie miał. I tak mogę sobie przelecieć przez każdego właściwie mojego Megasa i ten, który jeszcze nie ma trzeciego poziomu, dać mu tego taga, żebym wiedział, że z tymi poczkami muszę jak najczęściej, jak najwięcej pracować nad poziomem Mega. No to akurat nie mam energii, ale wiem, że
raz na te 5 dni ta energia mi się odnowi i warto wtedy porobić te wszystkie mega ewolucje. No jak już dobiję ten trzeci poziom mega, no to wtedy zabiorę tego taga, już będę wiedział, żeby nie przejmować się tym maksymalnie jak najczęstszym robieniem tych mega ewolucji, jeśli nie ma takiej potrzeby. Przy okazji to pomaga też we wbiciu medalu, jest taki medal za 1000 dobitych mega ewolucji. Ja już go mam co prawda, ale może kiedyś będą jakieś diamentowe medale czy coś takiego, więc zawsze warto nawbijać więcej. Kurczę, z wieloma tymi poczkami przydałoby się tak naprawdę pochodzić na buddy, bo mam bardzo małe ilości do mega energii, ale tym bardziej powinien pracować nad wbiciem trzeciego poziomu mega, bo wtedy mniejsze ilości energii są wymagane na tą mega ewolucję za każdym razem, no i częściej się ona obnawia za darmo. Także jeśli jesteście osobą taką jak ja, która ma problem z ilością mega energii, to tym bardziej powinniście pracować na tym, żeby dobić te mega levele na swoich mega pokemonach. Nawet w sumie Heracross może być ciekawym pokemonem walczącym, jak wyjdzie jego wersja mega. Tak sobie teraz patrzę na potencjalne dobre walczące poczki. No i oczywiście też Gallade, nie? Jak wyjdzie mega ewolucja w mega Gallade'a, to też będzie przydatny. To co, zawalczmy sobie z zespołem R. Jak już odpowiem tą megalopanię, to może się przyda do tego. Akurat odebrałem jeden darmowy biały radar jeszcze dzisiaj z Amazona. Powiem wam, że ja odpaliłem sobie też tą subskrypcję i zachowałem sobie ją po skończeniu tego triala, bo tam się płaci 40 parę złotych za rok i w sumie jak mam mieć co miesiąc przedmioty w Pokémon Go, a do tego gry za darmo, no to spoko. Na przykład teraz był Assassin's Creed i ta gra w Śródziemiu, Shadow of Mordor. Nie są to najnowsze gry, no ale zawsze gry za darmo, nie? Za darmo to uczciwa cena. Dawno się nie walczyło z zespołem R, no ale dobrze i tak zleciał. Nie było problemu. No cóż, mogło być lepiej. Słuchajcie, jeszcze mam dla was w tym odcinku przecieki z kodu gry, więc będzie ciekawie, zapnijcie pasy. Słuchajcie, takie pokemonki pojawiły się w kodzie gry, w asetach z kodu gry Kosmoem, czyli ewolucja oczywiście Kosmoga. No to ma sens, bo zaraz dostaniemy pewnie możliwość tej ewolucji, jak otrzymamy kolejny etap questa, a to już będzie w październiku, z tego co pamiętam. Morlau i Shinotic, czyli dwa nowe pokemony z generacji 7, typ trawiasto-baśniowy. Plus takie Pikachu z balonami i z koszulami. Słuchajcie, wiemy już, gdzie te Pikachu z balonami i koszulami będą dostępne, bo w innym przecieku widać fotobomby Singapur i Taipei City. Co to jest? To są dwa kolejne Safari Zone, które będą miały miejsce w tym roku, także uczestnicy tych eventów w Singapurze i w Taipei będą mieli te dwa przepiękne, wspaniałe Pikachu w koszuli. Kurczę, jak im zazdroszczę. Powiem wam, że Pikachu w różnych koszulach, takich hawajskich, to jest mój ulubiony rodzaj Pikachu. To jest naprawdę moje ulubione przebranie u Pikachu. Był taki na evencie w Okinawie na przykład. No niestety, zazwyczaj są zarezerwowane te Pikachu właśnie na takie ekstra limitowane eventy. Ja jednego na szczęście mam, a to udało mi się tylko dzięki temu osiągnąć, że udało mi się strajdować z przemiłą starszą panią na evencie w Seattle. Ona akurat brała udział w tym evencie na Okinawie, więc mam tego Pikachu. Niestety nie shiny, ale mam właśnie wariant koszuli z eventu na japońskiej Okinawie. Także może kiedyś te warianty też z Taipei i Singapuru uda mi się w ten czy inny sposób zdobyć. Chociaż na same eventy niestety się nie wybieram. No, także mamy taki mały, jakby to nazwać, przeciek co do tego, jaki będzie kolejny event w Pokémon Go. No będzie to coś z tym nowym Pokémonem Morlalem i Shinotikiem. No cóż, można powiedzieć, że teraz jest taki okres konsolidacji. Nie są najlepsze czasy w Pokémon Go, jeśli chodzi o eventy dla wszystkich na całym świecie, ale jest dobry czas, żeby sobie pomału, trochę codziennie grindować, otwierać gifty codziennie, stakować, dobijać te poziomy przyjaźni, nabijać sobie Stardusta i tak pomalutku, aż do skutku, zbierać zasoby na przyszłe, miejmy nadzieję, dużo ciekawsze eventy Pokémon Go. Koniecznie zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach i trzymajcie się. Na razie, cześć. A w sumie już zaraz te bardzo ciekawe eventy, bo Comedy Night Weeka będzie bardzo, bardzo fajnie.